Tam był kiedyś krojony, ale nie, może tego krojonego, czy wy krojony kupujecie? Pokaż, jaka jest cena? Dla babci pokażę. 2,75. Wiesz ile chcesz, Daniel. Weź dwa chleby, tam nie wiem, jakieś ten... Te mleko też sobie jeszcze może chodzi, więcej weź. Coś tam na chleb. Tam nie patrz, nie? Bo to może być i patrzy towar, i to jeszcze tam. Coś na chleb tam trzeba wziąć. Trzeba babci tego ceny pokazać, wysłać na tego. Bierz jeszcze tam coś. Alkoholu wam nie kupię, nie tutaj. Nie. Bo wy nie macie pić. Macie zabronione. Przez widzów. Najwyżej. Tam parę groszy dać, to sami sobie kupimy na wieczór. Ja wiem, że sobie kupicie, wiem. Szmarowanie. Ser mogę wziąć? Tak, wiesz. Takie ceny są? Czekaj, dla babci wezmę. Babci wyślemy na Messengera babci, tak? Bo tu można nagrywać, tak? Ceny, tak? Tak. Ceny można dla babci nagrywać. Tak. I na Messengera wysłać jej tam na maila, tak? Czy powinno się wysyłać? No, żeby babcia nie myślała, że ją okradam, nie? Tak. Z renty. Dobra, co jeszcze bierzecie? Smarowanie. Aha, masło jeszcze. Jeszcze chcesz? 2,65. Przydała się herbata. No dobra, to idziemy. O, tu jest, ale to jest ta saga. A co? 5,70. To co? Ja to zawsze kupowałem tą minutkę. Aha. Taniej było? No, tam jest ponad 100 stóp. Dobra, bierz tam. Nie patrz na ten. Trochę się nazbierało już, nie? Tak. Alkoholu nie ma jakby co, nie? Nie ma. No. Wszystko wypili. No, albo wysprzedali. Teraz do kasy. Może jeszcze tam sobie te herbatniki weź. Zobacz. Ciastka korzenne. O, weź sobie może te korzenne ciastka też. Też są smaczne. O, markizy. No. Czekoladowa. Dobra. Teraz wystarczy? Idę do kasy. Te zakupy to sponsoruje, wiesz, jaka firma, nie? Wojciech and Emi. Kanał ten. Wojtek i Emi. No, dobra. Dobra, to idziemy do kasy. Ja jeszcze, bo tam pewnie serki mam. Wczoraj byłem z córką nagrać ten filmik, to mi się tak podobał. Co tam, Paweł, gdzie się czujesz, ja? Czy byś się nadawał w ogóle do roboty? Co?
A jakie kebaby lubisz? Dla mnie obojętnie. Oni tak ten robią. Oni tak standardowo robią taki kebab mieszany. Ale chyba jest najlepszy. Wołowina z baraniny. Tak. To dla mnie nie wiem. Co? A nie wiesz dla mnie, bo ja nie lubię. Ale a kurczak, z kurczakiem nie chcesz? Nie. Aha, czyli dwa na wynos. To wejdzie ze mną? Nie. Mają. Dzień dobry. Dzień dobry. Można nagrywać tutaj kolegę? No niekoniecznie, tak. No bo zaraz włączymy. Chcieliśmy dwa kebaby na wynos. Dwa kebaby na wynos. Tortilli czy? Syp? On nie wie, o co chodzi. Nie, może w bułce i ten pomieszany, ten wołowina, ten baranina, tak? A sosy? A sosy jakie? Ten. Może być ten. Kieserkowy. Mamy czosnek ostrożny. Czosnkowy, dobra. Dla Daniela to samo. Czerwona pietruszka? Czerwona. Ile płacę? Czyli czosnek, tak? Czy jaki jest sos? Czosnek czosnkowy, tak, tak. I ogórek sery. I to wszystko, tak? Tak. Na miejscu na wynos? Na wynos. 38. Słuchaj, dam wam po dwie dychy, nie? Dobra? Tu masz od ten, bo to od mojej żony. W prezencie na święta, dla was trzy. Po dwie dychy i te zakupy tam, co Daniel zrobił, nie? Będzie dobrze? Dobrze, tak? Ale ile mają? Ile mam, wiesz, nie? O co chodzi? Stygnie jakoś tam? Się źle czujesz ty. To są żarty. Może Daniel niech cię ten zawiezie do szpitala czy coś. Nie? Tak kocham, że... Będziemy kończyć już. Pozdrawiamy i dziękujemy za oglądanie. Nie będziemy tutaj męczyć, bo kolega bardzo się źle czuje, Paweł. Mam nadzieję, że do pracy pójdziesz. Oczywiście. No, oczywiście, ale nie wiadomo, czy pójdziesz, nie? Bo masz iść na badania, czy cię w ogóle przepuszczą te badania, jak się dowiedzą, że masz nogi chore. No właśnie. Rozumiesz, o co chodzi. Nie? Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia po świętach.